Aż 90% sklepów internetowych upada w przeciągu pierwszych 120 dni prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Możesz zapytać. Ale Grzesiak, dlaczego? Powiem ci dlaczego. Halo, dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Michał Grzesiak, witam Cię na kanale Biznes w sieci, na którym mówimy sobie o biznesie w sieci. Badania marketingsignals.com przeprowadzone na grupie 1253 brytyjskich przedsiębiorców pokazały, że niemal 90% przedsiębiorców zajmujących się e-commerce upada w przeciągu pierwszych 120 dni, czyli dokładnie 6 miesięcy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W związku z tym, że 7 lat temu otworzyłem swój pierwszy sklep internetowy i firmę zajmującą się produkcją drewnianej biżuterii, mam pewne doświadczenie i mam pewną pozycję i możliwość pokazania Ci, dlaczego tak właśnie się dzieje, bazując również na doświadczeniu, które mam ze swoimi klientami, którzy chcą wejść na nowy rynek, na rynek e-commerce, czyli po prostu sklepów internetowych, i z jakimi problemami bardzo często się spotykają i zmierzają. Punkt pierwszy, wrzucamy się na rynek, o którym nie mamy kompletnie zielonego pojęcia. Po prostu wymyślamy sobie jakiś pomysł i stwierdzamy, atakujemy ten temat. Nie mamy o tym bladego pojęcia, nie mamy doświadczenia w sprzedaży internetowej, nie wiemy kompletnie nic. Załóżmy taka branża obuwnicza. Załóżmy, że kupujesz sobie gdzieś tam buty w Chinach, w Tajlandii, w Hongkongu czy gdziekolwiek indziej, no i stwierdzasz, że będziesz handlował. No ale zwróć uwagę na to, że na rynku polskim jest kilkanaście firm, które są ogromnymi firmami, które sprzedają dokładnie takie same produkty, jak nie lepsze. Dodatkowo jest kilkadziesiąt mniejszych firm, które również sprzedają obuwie, i kolejnych kilkadziesiąt innych mikromalutkich firmek, które również dokładnie to samo sprzedają. W związku z tym moje pytanie brzmi: po co? Jeżeli masz ogromny budżet marketingowy, dobra, w porządku. Jeżeli masz ogromny budżet marketingowy, świetny produkt z fajnym designem, no to jest to dla mnie jakiś argument za tym, żeby rzeczywiście uderzać i urwać kawałek tego tortu. Niemniej jednak, jeżeli nie masz doświadczenia, nie masz kasy, nie masz wyśmienitego produktu, to naprawdę trzeba mieć sporo odwagi, żeby w taki rynek uderzyć, bo w innym przypadku jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Brak produktu, brak kasy, brak doświadczenia sugeruje zastanowić się 500 razy, zanim podejmiesz taką decyzję. Punkt drugi, brak strategii marketingowo-sprzedażowej. Co to w ogóle oznacza? Osoby otwierające sklep internetowy, znaczna część osób, które otwierają sklep internetowy, które później borykają się z problemami, nie mają planu sprzedażowego, planu marketingowego. Podchodzą do tego w ten sposób, że otwierają sklep internetowy, a później się zobaczy, co tak naprawdę będzie. Kończy się to tym, że wrzucamy 10 postów na Facebooka, 5 relacji na Instagrama, może jakieś 2 filmy na YouTube'a, jeżeli w ogóle się już porwiemy i będziemy mieli taką odwagę przedstawić się, w ogóle pokazać się przed kamerą. No ale później dochodzimy do ściany, no bo materiały marketingowe od fotografa się pokończyły. Pomysły na posty również się pokończyły. Sprzedaży nie ma. No i tak naprawdę co teraz? I tutaj tak naprawdę przed otworzeniem sklepu internetowego powinien powstać taki plan marketingowy. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli ja bym wchodził na jakiś nowy rynek, załóżmy, byłyby to, nie wiem, świeczki zapachowe, to chciałbym sobie zaplanować, w jaki sposób mogę się wybić wśród konkurencji, której jest bardzo dużo. A więc na przykład wyszukałbym sobie 5 influencerów, którzy mają dosyć dobre zasięgi, obserwujących w okolicach od 50 tysięcy followersów. Zapytałbym się, ile u nich kosztuje współpraca, to znaczy ile kosztuje na przykład rolka, ile kosztuje post, ile kosztuje na przykład jakiś krótki materiał wideo. Zazwyczaj są to kwoty w okolicach, takie widełki 2 do 4000 zł za jednego takiego influencera. W związku z tym ja zaplanowałbym współpracę z 3-4, maksymalnie 5 na przestrzeni 3 miesięcy od momentu otworzenia sklepu. Do tego musiałbym się zastanowić, czy potrafię we własnym zakresie tworzyć odpowiednio technicznie reklamę na Facebooku, na Instagramie i w Google Adsach. Jeżeli tego nie umiem, no to muszę znaleźć kogoś, kto to potrafi. W związku z tym szukam osoby do Facebook Adsów i szukam drugiej osoby do Google Adsów. Każda z tych osób kosztuje. Dodatkowo trzeba jeszcze mieć budżet marketingowy, za pomocą którego będziemy wywalali te reklamy do ludzi, żeby złapać jak największy zasięg i potencjalnych klientów. W związku z tym mamy koszty obsługi reklamy za faceta pierwszego, faceta drugiego, mamy budżet marketingowy, mamy do tego budżet na influencerów, mogą to być również youtuberzy, tak? Ponieważ możemy znaleźć na przykład jakieś kobiety, które będą pokazywały przed świętami Bożego Narodzenia, bo wtedy świeczki bardzo dobrze schodzą. Jakie to są, jakie ty masz przepiękne te swoje zapachy, pięknie opakowane, i w ogóle dlaczego twoja firma, a nie inna, żeby pokazać, po prostu wyeksponować pewne pozytywne aspekty płynące z produktu, który po prostu oferujesz w swoim sklepie internetowym. Te wszystkie działania marketingowe kosztują, trzeba je uwzględnić w takim planie, rozplanować sobie co, kiedy, w jakim celu robimy, kiedy wdrożymy pierwszą promocję, czy w ogóle będziemy wdrażali promocję, a jeżeli będziemy, to jaka będzie to promocja, trzeba to wszystko przeliczyć. Trzeba przeliczyć marżowość,
produktu. Trzeba przeliczyć narzut. Trzeba zapytać się dostawców o moce produkcyjne. Chyba że sam tworzysz takie świeczki, to powinieneś je określić, ile na przykład świeczek jesteś w stanie wyprodukować w przeciągu jednego miesiąca. Więc to jest taki plan marketingowo-sprzedażowy bardzo, bardzo, bardzo mocno okrojony, o którym ja mówię w tym momencie, ponieważ ja tworząc kolejne projekty, taki plan mam gdzieś rozpisany mniej więcej na 15-18 stron A4 i to jest tylko i wyłącznie plan marketingowy, do tego dochodzi jeszcze plan sprzedażowy. Tak naprawdę w podpunktach, to nie jest jakaś książka wielka, ale to są punkty takie najważniejsze, które potrafię sam sobie rozwinąć w swojej głowie, bo wiem o co chodzi. Ale ludzie tego nie robią. Odpalają sklep, 2-3 posty w porywach do 5, no i nie ma, nie działa, no i co teraz? Punkt trzeci, nieresponsywny sklep internetowy. Dzisiaj, moi drodzy, 70% ruchu pochodzi z mobila. To znaczy ludzie przeglądają produkty na telefonie komórkowym. Więc jeżeli wasza strona jest nieresponsywna, czyli ta rozdzielczość po prostu się rozwala, na komputerze, na laptopie wygląda ona wspaniale, niemniej jednak na telefonie no jest niefunkcjonalna, nie jest łatwa w nawigacji, to jeżeli 70% ludzi przegląda twój sklep internetowy na telefonie, a na telefonie twój sklep jest słaby, no to słabo. Punkt czwarty, stworzymy sklep internetowy po znajomości. Bardzo często spotykam się z tym, naprawdę po prostu, nie wiem, Kamil mieszkający 3 piętra nade mną, albo Antek, który mieszka 4 osiedla dalej, no przecież on kiedyś tworzył jakąś stronę internetową, zadzwonię do niego po 6 latach znajomości, może mi zrobić taki sklep. Akurat dzwonię do tego Antka i mówi, no słuchaj stary, nie ma problemu, robiłem taką rzecz 2 razy, pomogę ci, potrafię takie rzeczy robić. No ile to będzie kosztowało? 1500. Mówię, no dobra, super, zajebiście, bo inny webmaster powiedział mi 6-8 tysięcy złotych, jeszcze dodatkowe jakieś opcje do tego dochodzą. No to ja zaoszczędzę 5 tysięcy czy 6 tysięcy na starcie. I żeby nie było, ja taką historię przeżyłem i to 2 razy, ponieważ pierwszym razem zamówiłem swój sklep internetowy za 1500 zł, który był do kosza, później drugi za 3 chyba albo 4, też poszedł do kosza i finalnie trzeci, za który zapłaciłem 12 koła, w końcu działał i funkcjonował. Co tanio, to drogo. Naprawdę, ja wiem, że wszyscy chcemy oszczędzać i wszyscy chcemy jak najwięcej tych pieniędzy zostawić sobie w kieszeni, przeznaczyć je na inne cele, na przykład marketingowe. Z mojego doświadczenia 100% osób, które robiły coś po znajomości, płacą podwójnie za tą samą czynność czy za ten sam produkt. Naprawdę. Jeżeli chcecie tworzyć biznes, który będzie miał za zadanie być rentowny i będzie miał za zadanie zarabiać na ciebie, to nie oszczędzaj na fundamencie, jakim jest sklep internetowy. Nie da się stworzyć sklepu internetowego za 2000 zł. Tutaj w lewym albo w prawym górnym rogu powiem ci dlaczego na takim jednym odcinku, który wypuściłem jako pierwszy film tak naprawdę na YouTubie. Oglądnij sobie go koniecznie, bo nie da się odpalić naprawdę sklepu internetowego, powiem to po raz 16 chyba na tym kanale, za 500 zł, 1000, 1500, 2000. To jest nierealne. Po prostu. Punkt piąty. Brak poduszki finansowej. Moi drodzy, jeżeli robimy sobie kalkulację, że potrzebujemy X pieniędzy na sklep internetowy, potrzebujemy Y pieniędzy na marketing, potrzebujemy Z pieniędzy na lokal, podatki, ZUS-y, znaczy podatki to może nie, na lokal, ZUS-y, energię, jakieś inne koszty stałe, to doliczmy do tego wszystkiego minimum plus 35%, bo zazwyczaj po prostu okazuje się, że brakuje, że coś po prostu źle policzyliśmy albo nie uwzględniliśmy pewnych aspektów, o których nie mieliśmy po prostu pojęcia. To jest normalne, tworząc nowy sklep, nową działalność, że coś po prostu wypada nam z głowy oczu albo w ogóle o czymś nie wiedzieliśmy. I pomimo tego, że doliczyliśmy te 30-35%, ja przemnożyłbym tą kwotę jeszcze razy 1,5 minimum, a tak naprawdę razy 3, ponieważ musimy mieć poduszkę finansową, która pozwoli nam wytrzymać okres, w którym nie będzie nam szło. Taki okres ja, jak osobiście zakładam przy nowych projektach, wynosi od 6 do 12 miesięcy. Nie zakładam, że projekt będzie wychodził na zero przez pierwsze 6 miesięcy. Rzadko się to zdarza. Pomimo tego, że mi się udało 7 lat temu, pierwszy raz otwierając sklep internetowy, mój sklep był rentowny po pierwszym miesiącu, ale to już inna historia, o której powiem kiedy indziej. Niemniej jednak, tak jak mówię, doliczmy minimum te 30% i tą kwotę razy 1,5, naprawdę to po takich wielkich, ogromnych cięciach razy 1,5, bo serio, przez pierwsze 2, 3, 4 miesiące zarabiacie raczej nie będziesz, a w większości przypadków się dokłada. Punkt ostatni, brak wytrwałości. Wytrwałość, po pierwsze, taka psychiczna, mentalna. Jak nie będzie szło, to nie poddawać się, po prostu pompować się cały czas, szukać nowych rozwiązań, wyciągać wnioski z błędów, które gdzieś zostały popełnione. Ta wytrwałość jest równoznaczna z poduszką finansową, o której mówiłem wcześniej, bo jeżeli nie ma poduszki finansowej, to ciężko być wytrwałym, skoro brakuje gdzieś kasy. A naprawdę, jeżeli brakuje kasy od pierwszego do pierwszego, czy delikatnie się już ludzie zadłużają, to
zupełnie inaczej się myśli. Ludzie nie są przygotowani, ich mindset nie jest przygotowany na to, żeby tracić przez następny miesiąc, dwa, trzy, dlatego się zamykają, bo po prostu nie wytrzymują tego psychicznie. Idą później na etat albo porzucają taki sklep internetowy, jednocześnie wykonując inną pracę. Te pieniądze, ta poduszka finansowa buduje wytrwałość i wytrwałość też ta psychiczna, no jest niezbędna po prostu. Trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi. Ja na przykład otworzyłem ten kanał 1 lutego i zakładałem, że przez pierwsze pół roku będę miał 200 subskrypcji. No tak się składa, że mijają 4 miesiące, tych subskrypcji już jest ponad 500, w związku z tym jestem bardzo zadowolony, ale było już chyba z 30 takich momentów, kiedy twierdzę, pieprzę tą kamerę, do której teraz w tym momencie nagrywam, te światła, mikrofony i inne rzeczy dookoła, bo po prostu nie mam pomysłu niby na filmy, bo nikt tego nie słucha, nikt nie będzie chciał tego słuchać i po co ja to w ogóle robię. Wytrwałość daje efekty. Wytrwałość daje efekty. Dobrze, jeżeli już dotrwaliście do samego końca, tak naprawdę tych czynników powodujących upadłość czy po prostu zamykanie się sklepów internetowych jest jeszcze kilkanaście. Minimum jeszcze wpadają mi do głowy, gdzie sobie zapisałem tutaj na laptopie 9, ale o tym może kiedy indziej, bo nie chcę, żeby ten odcinek był bardzo długi, ponieważ wiem z doświadczenia i ze statystyk, które są na YouTubie, że nie lubicie filmów, które przekraczają 15 minut długości. W związku z tym, ostatnie ogłoszenie parafialne, grupa na Facebooku SOS w sieci, pauza Michał Grzesiak, jest grupą, która zrzesza ludzi chcących otworzyć swój sklep internetowy lub tych, którzy już mają sklep internetowy, ale nie do końca on działa tak jak należy. Na tej grupie jest kilku specjalistów z marketingu, z księgowości, z zarządzania zasobami ludzkimi, z zarządzania firmą, z produkcją i z kilku jeszcze innych aspektów, gdzie pomagamy sobie i osobom, które chcą otworzyć interes, jak rozwiązać pewne aspekty, pewne pytania, które ich dręczą. W związku z tym naprawdę SOS w sieci, pauza Michał Grzesiak, zachęcam Cię do dołączenia do tej grupy. Nie pożałujesz, nie stracisz, a możesz wiele zyskać. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrowienia.